Siemaneczko, czas zacząć składanie RS3. Tak, tak, wrócił do nas z lakierni. Zresztą przejdźmy do niego, zobaczmy jak to wszystko wyszło. No bo jest nieźle. Chodźmy. Teraz jesteśmy na etapie łatania wiązki, naprawiania wtyczek uszkodzonych, jakichś plasticzków, elementów, które były uszkodzone na orurowaniu, składanie wszelkiego rodzaju elementów, które tu były wcześniej uszkodzone. Poza tym czekamy na przyjazd ekipy, która wymieni przednią szybę u nas. Tutaj generalnie mamy wszystko już poogarniane, co trzeba. Okazało się jeszcze, że takie łożysko jest na napinaczu i trzeba je wymienić. Duperel. No oprócz tego tutaj o, na przykład mamy sobie wiązeczkę z kabeleczkami, które muszą się zakończyć wtyczką, której nie ma. Więc teraz taka zabawa. Jeszcze jakieś tu elementy dodatkowo składamy. Wszystko co było porozbierane do lakierowania, zabezpieczone, żeby nic tu się nam nie stało. No bo chcemy, żeby wyszło jak najlepiej. Tak więc, aha, co jeszcze mamy? Generalnie tak, drzwi nie mamy bocznych. Bo zdjęliśmy, dlatego że przy okazji malowania butnika trzeba było zrobić cieniowanie na te drzwi, a więc zostały rozebrane z tapicerki, z klamki, ze wszystkiego. Teraz czas poskładać to do kupy. Na przykład zrobiliśmy sobie takie tymczasowe stanowisko dowodzenia ze składaniem do składania drzwi. O, tu mamy już te drzwi elegancko, one są oparte na kocyku, także nic im tu nie będzie. A co na przykład mogę wam ciekawego powiedzieć, to lusterko ma taką wiązkę, lusterko zewnętrzne ma wiązkę. Ono było rozebrane, bo miała być opcja lakierowania, ale generalnie nie trzeba było go lakierować, więc składamy do kupy. Ale inna sytuacja jest taka, że ta wiązka jest tak poprowadzona tutaj w tych drzwiach, że nie ma innej możliwości jak zatrzaski takie na choince plastikowe muszą być dane nowe. W innym wypadku, jak ten zatrzask czy tam mocowanie nie będzie trzymało tam w środku w drzwiach, to puści i szyba, która będzie jeździła góra-dół, w końcu tą wiązkę wytrze i uszkodzi. Więc taki mały duperel, ktoś mógłby przy składaniu samochodu powiedzieć: mam to w nosie, po co to komu, zwykła tam tretytka albo coś zamontować, może przytrzyma, może nie przytrzyma. Nie, to jest tak wyprofilowane, tak ukształtowane, w odpowiednim miejscu wygina się, wraca przewód, tak by nie dotykać prowadnicy ani samej szyby. Mamy oprócz tego pomalowaną maseczkę elegancko. Znaczy oprócz tego, no maseczka jest pomalowana elegancko. Sobie czeka tutaj na montaż. Drugie drzwi mamy złożone. Ale właśnie, żeby wam pokazać, że nie montuję tych filmów tylko najlepszych elementów, efektów, które tu robimy, a potem jakieś tam gorsze momenty są powycinane. Nie. Na przykład, co nam powstało tutaj przy składaniu tych drzwi? Tak się zapędziliśmy. Złożyliśmy wszystko razem z tapicerką. Proszę bardzo. Elegancko, ale zapomnieliśmy o jednym elemenciku. A nam się tutaj taka jeszcze idzie taka uszczelka z włoskami, która ma na celu zapobiec rysowaniu się szyby. Tak więc nie to, że jest ząg, ale każdemu się zdarza o czymś zapomnieć. A, takie coś musimy zamontować tapicerkę, zamontować ponownie. Więc żeby nie było, że tutaj wszystko jest ustawione, składam wszystko na żywca. Nic tu nie jest reżyserowane, ustawiane. To co mam materiał, to wam powycinam. W miarę fajnie chyba wychodzi to. I tyle. Oprócz tego jeszcze mam w biurze tylny zderzak, który jest złożony, i przedni zderzak, który muszę poskładać, bo był rozebrany do malowania. Chciałem wam tylko wrzucić ten filmik, krótki, ale żebyście wiedzieli, że auto jest. Pracujemy nad nim, jest w nim kupa roboty. Na zewnątrz jest jakieś 35 stopni, klimat tropikalny, leje się żar z nieba, więc też nie jest za fajnie pracować. Stąd nie posądzajcie mnie, że chodzę w sandałach, ale naprawdę nic tu nie robimy dzisiaj ciężkiego na warsztacie, co miałoby wymagać obuwia ochronnego, bo o tym wiem. Jakby to wszystko składa się na to, że myślę, że w ciągu 2 tygodni powinniśmy mieć ten samochód ogarnięty. Jak będzie szła robota? No zobaczymy po prostu, tak? Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i wyjdzie nam fajnie. Z tyłu tak, z tyłu mamy rozebrane zderzak, lampy wyjęte, akumulator wyjęty,
To też bardzo śmieszna historia, bo auto jest dwucyfrowego z 2018 roku. Ha, ha, ha. A niestety przyjechał i akumulatora się uratować nie dało. W takim stanie głębokiego rozładowania był. Wiemy, jak się reanimuje, jak się uruchamia, żeby przyjmowały prąd. Ten przyjąć prądu, może inaczej, przyjąć prąd chce, ale nie trzyma w ogóle. Maksymalnie 8 V po nocy, więc no, prawdopodobnie ktoś go tam wymordował w Kanadzie, bo auto przyjechało z Kanady, jak pamiętacie. Ale nowy akumulator już z ASO już przyjechał. Dzisiaj go odebrałem. Także co? Skoro zanudzać, trzeba działać, nie? Prace u nas trwają. Mistrz od wiązki już tutaj wszystkie przewody nam porobił. Elegancko. Obuwie oczywiście znowu mam przygotowane do pracy. Prace trwają. Rzeźba w gównie. Ale idziemy do przodu z tematem. Jeszcze się okazało, że pompeczka tutaj połamana była, bo przy dzwonie pociągnęło za sobą i wyrwało. A składamy drzwi, bo w końcu opaski specjalne przyszły, o których mówiłem pewnie wcześniej. Takie właśnie, o, jednorazóweczki, które trzeba tam potem w drzwi, o, tam głęboko, głęboko wepchnąć. Tam zatrzasnąć, żeby było wszystko dobrze. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fight. Najważniejsza wiązka w drzwiach już zrobiona. Trochę było rzeźby, żeby poprzekładać, ale daliśmy radę. Podpięte, głośnik skręcamy. Ten. Jeszcze tu jakieś elemenciki posprawdzamy i wierzamy z tapiterką. Teraz tapiterka i kolejny element złożony. Jak idzie wiązka? Ostatni pin. Hurra! Uwaga! Uwaga! Brawo! Udało się! Mamy wiązkę skończoną! Yeah! Dobrze. Teraz będą... Teraz będzie czas na rzeźbę. Ja się rozłączam, bo muszę naładować baterię, bo znowu padła. Wszystko jest. Tak. Pas przedni już sobie leży. Teraz tylko potrzebny jest przewód ten elektryczny i z tej strony można było zapisać. Właśnie, bo tutaj bardzo ważna rzecz nastąpiła, nie? To kolanko. Jeszcze odkryliśmy. To kolanko. Tak. Gdzie ten przewód jest? Nagrywa się chyba w końcu. Nagrywa się? Nagrywa się. Bo muszę sobie z powerbanka dać prąd. O, główna masa na silniku po uderzeniu. Była uszkodzona, więc zamówiłem drugą. Na szczęście koszt nie duży, bo kosztuje stówkę. Ale czekamy. I dojeżdżamy zaraz z pasem. Musimy posprawdzać, co nam brakuje, czego nam nie brakuje. Które są przewodziki, gdzie, które mają wchodzić, w które miejsce. I jeszcze musimy zamontować rurki do kompresora. Już to zawór tutaj wymieniony na nowy jest ten, który był połamany wcześniej, z wypadku. Teraz przygotowania idą do pasa. I teraz tak, to jest... Tu jest tam, do tego tu z tym. O. Przymiarki idą. Duprele. Pasek. W zasadzie tam pasek mieliśmy do wymiany, taką jedną rolkę napinającą, więc wymieniona jest. Wszystko to globalnie pospinane. Wygląda to już całkiem zacnie. Przygotowujemy pas. Jak pójdzie dobrze, to
Zalewamy zupę. Jeszcze jedna przymiarka. Na ten czas. Teraz tym trzeba tu wjechać. Musisz robić magiczny klik. Musi być. Nie, musi być. Płyn już przyszykowany. Ostatnie poprawki przed zalaniem. Jeszcze dokręcamy trąbeczkę. Jedną, drugą. No, mamy to wszystko podłączone. Będziemy szykować się na zalewanie płynu, sprawdzić szczelność układu. I będziemy mieli wielki dzień. Posłuchamy, jak to chodzi. Jest tak. Tu nie wąsko jest z przewodami. Rozpracowujemy na razie, teraz, gdzie płyn, który gdzie idzie. A ten do trąbki masz też? Tak, no to jest ten sygnałowy tak. Do trąby. Dobrze, od trąby teraz... Może być tutaj, ona wbięta, o dokładnie, tam wbięta. Teraz to na przykład idzie w tym momencie na to, albo tu na bok. Na to przyjdzie, tu na bank na bok przyjdzie, to zapinamy. I ten mamy duży. To jest do temperatury. No, tylko teraz, to jest temperatura. Tylko czemu tak krótko? No, krótko i nawet za krótko. O. Dobra. Tu jest. I tu musi zejść to na pewno tyłem. A nie było tego czujnika? Kiwo? Nie, no. Na jutro będzie. No to nie, to tutaj słabo jest. To powinno być tu przyczepione. Wtedy ten kabel. O, poczekaj, nie. Gdzieś jak dodasz go tutaj bardziej, o. Wtedy ta temperatura jest trochę dłuższa i sięgnie nam temperatura. Chłopaki przynieśli akumulator, bo ostatnio brałem w ASO nowy. 450 zł. Tu pamiętasz, czekaj. Najpierw tutaj musimy odkręcić te. Są z nami. A tu nie światło chcecie? No, tu weź mi ten wyłącz. A on tu był bez niczego? Tu nie ma nic. Normalnie tak. Uwaga. Teraz szef tu przytrzyma to. Tak. A my z Michasiem. O! I ta, bo tam jeszcze musi być jedna blaszka. Nie, maleństwo. Maleństwo. Wiesz co? A ja jak zwykle zabrałem się za porządkowanie już na tym etapie. Bo zaraz go odpalimy, więc. Fajnie już będzie, jak będzie czysto tutaj. No ale tego nie będziecie oglądać, bo nie chcecie, więc nie będę nagrywał jeszcze.